Cześć, na kanale Axis Libris. Dzisiaj idę na kiermasz książek za grosik. Książki za grosik. Kiermasz książki za grosik. Dwa dni uda mi się zaliczyć przy bibliotece w Cieplicach i dwa dni w centrum Jeleniej Góry. Więc liczę na obfity połów. W ogóle deszczyk trochę pada, ale też nie jakoś tak strasznie. Jednak kapie mi trochę na okulary, więc lepiej wezmę coś do zakrycia głowy. Parasolki nie mam, bo mi się połamała. Ale są inne sposoby. Z tymi rękawami się czuję trochę jak Twi'lek z Gwiezdnych Wojen. Albo Ahsoka. No już się jesień powoli zaczyna, to ma prawo padać. Zresztą sucho było, więc niech się ziemia trochę napije. Gorzej, że mi pada na telefon też trochę, więc mam nadzieję, że mu się nic nie stanie. O mygy, myślałam, że to jest takie na konia, a to tutaj lody i kawę podają. Lody się skończyły! O nie! Przedszkole i szkoła inne niż wszystkie. Okej. Kurczę. O, warszawska rejestracja. Chyba warszawska? WG to warszawska? Nie wiem. Rzeka. Pachnie mokrymi ziołami i roślinami. Ładny zapach. W ogóle od 10 do 18 trwa ten kiermasz. Ja dzisiaj mam pracę na 12, ale teraz na sam początek zdążę tam pójść. Jutro mam wolne, więc na spokojnie sobie będę mogła tam pójść. Ale teraz no, idę na 10 tam. Kawałek tylko przez parki i jestem na miejscu. Urokliwe miejsce. Jak tędy idę, to mam flashbacki, jak chodziłam tędy do psychologa. Tylko teraz jest jakaś tam półroczna przerwa, czy coś, jakieś gówno, nie wiem. W każdym razie ponoć mam zacząć z powrotem od października, ale zobaczę, jak to wyjdzie. Ale w każdym razie, właśnie jak idę teraz, to tak mi wracają wspomnienia, jak chodziłam tędy właśnie. Bo tam dalej jest kawałek to miejsce, więc już jakieś takie wdrukowanie chyba mi zaszło, że teraz idę tędy i czuję się normalnie, że zaraz tam pójdę do tego psychologa. Nie ma łatwo. Teraz idę po książeczki. Ciekawa jestem, czy będzie co łowić w ogóle, czy będą fajne jakieś. Pewnie tak. Ile szyszek. Szyszunia. Jezu, ale to grzeje w głowę, a tu w sumie drzewa trochę osłaniają. Ale strasznie to grzeje w głowę. Nie no, dobra, te drzewa trochę jednak
Może minimalizują te kropelki, ale jednak coś tam kapie. Mi by to generalnie nie przeszkadzało, gdyby nie to, że myłam dzisiaj włosy. I jak mi zmokną od deszczu, to potem będą takie sterczące na wszystkie strony. Albo będę musiała bardzo często je czesać. Przede wszystkim na szkłami lecą kropelki, więc to jest denerwujące, bo potem... No po prostu to wkurza. Więc sam deszcz jako tako mi nie przeszkadza, mogłabym sobie iść, gdyby nie to, że... Szkła. Ale jest jakoś tak spoko. Znaczy, trochę za ciepło może. Mogłoby być troszeczkę chłodniej. To wtedy mogłabym bez problemu nosić kurtko kaptur. Tak. O. O, fontanny jeszcze działają. No tak, w sumie kalendarzowo jeszcze jest lato. Więc nie miałyby po co być gaszone. W sensie nie byłoby powodu, żeby je gasić. Jak one ładnie wyglądają z tymi kwiatkami. Jak to wszystko ładnie wygląda. Ojeja. Jaki ptasz? Co to było? Ej! Widzieliście? Ten ptak był zielony. To był zielony dzięcioł. Dzięcioł zielony. Jakie ptaszysko fajne. Nie wiem, gdzie się podział, ale widziałam, jak leciał. Dziwnie leciał i był zielony. Widziałam jego głowę. To był dzięcioł zielony chyba. Albo ten drugi taki też z zielonymi piórami. Fajny w każdym razie. Jak to dostojnie wygląda. O, komar. Zabiłam właśnie komara na ręce swojej. O, matko. Dobra, leci mi na głowę. Idę po te książki, kurde. Tam jakaś pani biegnie. Ciekawe, czy też idzie po książki. Jak to wygląda? Ludzie biegną. Kurde, pada coraz bardziej. Coraz gęściej są te krople. Damn it. Ale ładny kolor mają te róże. Coraz gęściej pada, coraz gęściej pada. Ale ze mnie będzie czupiradło, jak zdejmę tą kurtkę na koniec w pracy. Dobra, mam ze sobą szczotkę. Żaden kłopot. To miejsce cały czas mi się teraz kojarzy ze Sesmanami. Po tym, jak widziałam film Strefa Interesów. Śmiesznie. A tu w ogóle ej, te szachownice tu były wcześniej? Pewnie tak. Jakoś nie zwróciłam uwagi widocznie. Sesmani. Oranienburg. No nie. O ja. Jakie dostojne kawki. Jak ona kroczy. W sumie najlepiej jest chodzić na te kiermasze książek na samym początku, tak jak ja teraz idę, i na sam koniec, kiedy już są przebrane i pozostają jakieś pozostałości, z których można jeszcze wyłowić coś fajnego, bo czasem są jeszcze dokładane potem. Także no teraz nie będę akurat na sam koniec, ale będę mieć 2 dni pod rząd. W sensie pierwszy i drugi, więc fajnie. Może coś ciekawego mi się uda zdobyć. Fajne są te kiermasze książek, bo tam za 1, 2, 3, 5 zł można zdobyć coś fajnego, co normalnie by kosztowało dużo więcej. Okazja. O kurde, jaki dźwig. Lew. W ogóle jak pięknie i dostojnie wyglądają te flagi, gdzie wszędzie wiszą. Flagi. Okej. Jestem przed biblioteką i gdzie ten kiermasz? W środku? Zawsze było przed nimi. Może z racji deszczu zostało schowane do środka. Co się tam stało? Ktoś krzyczy na psa. No i co?
W środku chyba jest, tak? Nie wiem. Kiermasz książki. No właśnie. Od 10. Może to wsiad? A, dobrze. Dobrze, że umiem czytać. Dzień dobry. Ten kiermasz książek to będzie tu. A, tu jest. Fajnie, dobra. Tutaj mamy tylko, to znaczy, no nie tylko, bo mamy dużo. Mhm. To, co na stoliczkach jest do sprzedaży. No, to, co na stoliczkach, jasne. Dobrze. Jasne. Fajnie. No i elegancko. Okej. Wow. Tylko czy ja tego nie mam już w domu? No nic. Hit. Okej. No, to mam w domu, to wiem, że mam w domu. A to ci dopiero. O, to też mam. Czytałam. Rana, to jest książka taka, ale jaja. Thank you.
No to kiedyś czytałam, tutaj wypożyczałam nawet. Chyba średnie było. Dobrze. Proszę ty sobie. Myślę, że będą takie drobne. Nie ma problemu. Proszę, ty tam dałaś na kasę pani i te... Czy tak działa? Tak, tak, tak. Mam go, mam go. Dziękuję. Proszę liczyć. O, pada deszcz. Niewątpliwie pada deszcz. Mam 12 książek za 46 zł łącznie. Dobre łowy. Dobre łowy. Udane. Nawet podczas deszczu jest jakiś urok tego miejsca. O. Jelenie. Wieje nawet trochę, a przynajmniej nie ma upału. Całkiem nieźle wyszło te łowy. Dosyć różnorodne książki. Parę jeszcze tam widziałam takich, co jeżeli jutro jeszcze będą, to je też wezmę. Jeżeli będą. Pada coraz bardziej. Ale ta flaga jest pomiatana wiatrem. Jak to było? Jaka paszka na szyi wędrowca szamotana wiatrem. Maść końska. Jaki piękny jest ten mur pruski. Uwielbiam taki. Jak po nocnym niebie słońce białe obłoki nad lasem. Jak na szyi wędrowca paszka szamotana wiatrem. Jak wyciągnięte tam powyżej gwiaździste ramiona wasze. A tu są nasze, a tu są nasze. Jak suchy szlochtycz czystą noc, jak winny niewinny sumienia wyrzut, że się żyje, gdy umarło tylu, tylu, tylu. Jak suchy szlochtycz czystą noc, jak lizać rany cennie zadane, jak lepić serce w proch potrzaskane. Jak suchy szlochtycz czystą noc, jak złota kula nad wodami, jak świt pod spuchniętymi powiekami. Jak zorze miłe śliczne pola, jak słońca pierś, jak garb swój nieść, jak do was siostry ławicowe. Ten zawodzący śpiew. Jak biec do końca, potem odpoczniesz. Potem odpoczniesz. Cudne manowce, cudne manowce, cudne
cudne manowce. Zajebista jest architektura tutaj. Jakaś gotycka kamienica jest jeszcze z takim barierką taką na dachu. Tam też. Czemu już się nie robi takich z barierkami na dachu? Fajnie to wygląda, tak stylowo. Jeszcze muszę tu wstąpić na pocztę. Odebrać prenumeraty moje. Dawno już ich nie odbierałam. Mam nadzieję, że jeszcze tam są i czekają na mnie. Ale będę mieć ciężką torbę. Jezu, jak leje już. Szybko na przystanek pod wiatę. Ja pierdzielę. Torba mi spada z ręki. Teraz to już leje po prostu. Ale na szczęście mam paczki odebrane z poprzedniego miesiąca. Nie odebrałam, więc odebrałam teraz 4 na raz. Jezu, ale mi się telefon zaraz zamoczy. Ale teraz rzeka jeszcze dodatkowo pada z nieba. Ale leje. Ja pierdzielę. Dobra. Już jestem zaraz koło przystanku, na szczęście. Już nie mogę oddychać pod tą kurtką. Jezu, jak ciepło. Ja pierdzielę, jak leje. Ale ulewa. Szok. Tropikalna pogoda. Globalne ocieplenie sprowadziło tropikalne deszcze. 14 minut do autobusu. Okej. Okay. Ja pierdziu. Ale leje. Jakie mokre te paczki. Nowa prenumerata. O, jakie fajne pod te przegródki. Czaderskie te przegródki są. Ale to mnie nie ciekawi. Ta prenumerata jest mniej interesująca. Te przegródki są czaderskie. Złotej grzywny, że co? Lol. Fajne. Matko, jak myje. O, jaki fajny rysunek. To wygląda bardzo interesująco.
Nie wiem, czy to jest możliwe, ale chyba pada jeszcze bardziej. I dodatkowo zacina. Ale jaja. Ale pogoda. Dobrze, autobus już jedzie. Jakiś taki unboxing szczegółowy to Wam nagram w domu na spokojnie. Nie tak w biegu. Ale pogoda. Szaleństwo. Nie wiem, w każdym razie są całkiem ciekawe te rzeczy. No to szczegółowiej powiem Wam na koniec. Po wszystkich kiermaszach wszystko rozpakuję hurtem. Skarpetki, żeby iść na kiermasz książek. Kolejny dzień kiermaszu, książek za grosik i idę jeszcze raz w to samo miejsce. Jestem ciekawa, czy doniesione zostały jeszcze jakieś książki, no bo tam jednak trochę ludzie poprzebierali, trochę żeśmy poprzebierali tych książek, więc zrobiło się dużo pustego miejsca, więc przypuszczam, że pewnie coś zostało tam dołożone, doniesione. Jeszcze jakieś książki inne na sprzedaż, więc jestem ciekawa, czy znajdę coś nowego. Jeżeli nie będzie nic nowego, to może uda mi się znaleźć jeszcze książki, które wczoraj widziałam i tak myślałam sobie, może to wezmę, a na razie nie. Więc jeżeli dzisiaj na nie trafię, to wtedy i wezmę. Śmieszne jest to, że widziałam tam dwie części, chyba pierwszą. Jezu, jaki ruch jest w ogóle. Widziałam tam dwie części, chyba na pewno pierwszą i chyba ostatnią serii Temeraire, Naomi Nowik. To jest, ja uwielbiam tę serię. Czytałam tę serię w późnym dzieciństwie, wczesnej nastoletniości. To z matką razem czytałyśmy tę serię i mam ją na własność całą. Więc jako, że ją posiadam, tylko że jest ona w domu rodzinnym, ja mam u siebie tutaj część pierwszą i drugą. Patrzcie, jaki ruch jest w ogóle, niesamowite. Ja mam u siebie w domu część pierwszą i drugą, a w domu rodzinnym jest cała reszta. Więc z tej racji nie kupuję tego tutaj w bibliotece teraz, ale fajnie, że to jest, bo ktoś inny może poznać tę serię. A to są bardzo fajne, wartościowe książki. I co? No i jeszcze widziałam tam Polowanie na czarownicę w Europie, a ja mam tę książkę i to miałam ją kupioną nową, więc nie będę kupować jeszcze raz dubla. Jaka huba wielka! Chyba jakiś czas temu już ją widziałam, ale... Tak, widziałam ją, ale ona wtedy nie była taka mokra. Ona teraz ma taki kolor kasztanowy, ale wygląda czadersko. Dla porównania, zobaczcie sobie, moja stopa, noga, mój but. But jest rozmiaru 39. I tutaj dla porównania wielkości, jakie to jest gigantyczne. Jakie to jest wielkie gówno, ale jaja. Ale w ogóle fantastyczny kolor ma. Popatrzcie, jak jest mokra od deszczu. Ona jest wręcz czerwona. Ona wręcz wchodzi w taki czerwony
czerwony kolor, ale to wygląda ja pierniczę. Gigantyczne to jest. Jeszcze ten kolor, jo, szok. Wielkie to jest. A tu fontanna jeszcze jest aktywna. Sorry za drgnięcie kamery, ale komara musiałam sobie zabić, bo mi siadał na rękę. O, to chyba będzie otwarte zaraz. Ciekawe bardzo. W ogóle jestem ciekawa, czy będzie padać. Zapowiadali, że ma padać. Ale nie wiem, czy będzie padać, czy nie będzie padać. W sumie jest taka pogoda, że nie musi. Są takie chmury, że tak jakby przez cały dzień miało straszyć deszczem, a nic nie spadnie. Ale zobaczymy. W ogóle ostatnio zauważam taki trend. Takie jakby tutaj w tej dzielnicy był dużo większy ruch samochodowy niż te 9 lat temu, kiedy się tu wprowadziłam. Trochę mnie to poraża. I kiedy ktoś się mnie pyta, a czemu ty nie masz samochodu? Jakby... Ja mam wrażenie, że rozmawiam z kretynem. Lol. No tak, bo to jest... Samochody to jest coś, czego tu jest bardzo mało, na pewno. Bardzo ciekawe. Słyszycie ten odgłos? Nie wiem, czy to słyszycie, ale woda kapiąca z liści drzew brzmi tak, jakby padał deszcz, ale on nie pada, tylko spada po prostu, jest jakby sztuczny deszcz zrobiony przez drzewa. Ale jaja. A, na pewno tego kapania nie słyszycie, tylko samochody. To jest jakieś szaleństwo po prostu. Nie wiem, nie rozumiem tego, dlaczego tych samochodów jest coraz więcej. Mamy czasy, jakie mamy, a coraz więcej jest tych samochodów. Ślimaczek. Jejku, biedny, żeby cię ktoś zaraz nie... Idź na trawkę, bo cię ktoś rozdepcze zaraz. No. Idź na trawkę. Zamiast więcej stawiać na komunikację miejską i tak dalej, to same samochody i każdy musi mieć swój samochód, ale po co? Jakby... Serio? Jak bardzo egoistycznym społeczeństwem jesteśmy. Jak bardzo irracjonalnym. Jakie mokre te rośliny. Aż mi się przypomina... O kurczę! Ale ten, jak porost... Ojej, kapło mi na głowę. Porost rośnie na samych igłach, na samych gałązkach. Ale w ogóle jakie on konstrukcje tutaj... Zobaczcie, tutaj wygląda jakby po prostu był glon. Porastający porost? Co? Ale w ogóle to, że jest taki sałatkowaty, taki krzaczasty jak kapustka. W ogóle jaki on jest miękki. Jaki on jest miękki. To, że on jest taki wystający bardzo, to oznacza, że to jest czyste powietrze. Patrzcie, jaki ten ma kolor w ogóle. Jest prawie niebieski. Ale to wygląda fajnie. Jo. O, tutaj jest też tego pełno. Aż ostrość nie może złapać. O rany! Matko kochano, na co ja się patrzyłam, na wierzchołek góry lodowej. Zobaczcie, jakie to jest porośnięte porostem. No, fokusuj się. Nie chcę się sfokusować. O! No, głupi fokus. Jak to wygląda? Kurde, głupi fokus cały czas się gubi. Jo, ale to jest zajebiste. Jo, ale to wygląda czadersko. Mm.
No dobra, widzieliście to. Takie krzaczki z porostów. Ale wkurza mnie ten fokus, w ogóle się gubi cały czas. Tutaj też to dziwacznie wygląda, ale wyglądają te porosty, jo. W każdym razie te mokre rośliny mi się kojarzą, mi przypominają taką piosenkę, taką krótką pioseneczkę, wierszyk Grzegorza Turnała. Psa zdefiniuję jednym słowem, pies jest stworzeniem uczuciowym. Wiem też z doświadczeń własnych, owszem. Pies mokry jest najuczuciowszy. To jest urocze. Ale coś w tym jest. Pies mokry jest najuczuciowszy. I mokre roślinki też są uczuciowe. One wyglądają takie biedne. Nikt ich nie osłania, ale one to lubią. One są szczęśliwe wtedy. Jakie to miłe. Te ptaszeczki śpiewają. Siedzą gdzieś tutaj na tych drzewach. Drzewa są mokre, to te ptaszeczki też na pewno są mokre. Piórka mają mokre, ależ one muszą wyglądać uroczo. Jeszcze się tak otrzepują pewnie fajnie. Tam jest jakiś ptaszeczek. Jeszcze z tej odległości nie wiem co to. Jakieś szare bydle, nie wiem. Może kowalik albo kopciuszek. Nawet nie wiem, gdzie poleciał. Gdzie się schowałeś, ptaszeczku? Siedzisz gdzieś w tych mokrych krzaczkach. O, tu domek mają swój. Jakieś ptaszeczki. Fajnie, że w tych parkach tutaj jest tyle ptaszeczków. Zawsze to takie życie dookoła to całkiem inaczej, niż by było pusto. Ależ one śpiewają. Zdefiniuję jednym słowem. Pies jest stworzeniem uczuciowym. Pies mokry jest najuczuciowszy. Tak. Tak właśnie. A to w ogóle jest z albumu Księżyc w misce Turnała, na którym ja się wychowałam jako małe dziecko, było słuchane. I to bardzo bogato, więc dużo kawałków znałam na pamięć, bo to jednak tyle razy przesłuchane, to musi być zapamiętane. Szedł czarodziej, przez rzeczkę zgubił złotą laseczkę, a z nią wszystkie swe czary, co ich miał tam do pary. Stanął smutny nad rzeką, łzy po brodzie cieką. Teraz każdy się dowie, że to w lasce są czary, a on sobie, pan stary, jak ci wszyscy zwyczajni panowie, jak ci wszyscy nieważni panowie. Jaki recital w ogóle. To jest teatr zdrojowy animacji, tak w ogóle. To jest teatr animacji. Teatr lalek taki. Jak była noc muzeów, to ja tam poszłam. Byłam tam, wewnątrz. I oprowadzano nas po tym teatrze. Fajnie było. Mam oczywiście całe te nagrania z nocy muzeów, bo jeszcze tam w innym miejscu byłam. I wszystko to nagrane mam, tylko czas, żeby zmontować. Nie wiem, cały czas mam tak, że o, teraz sobie zmontuj. Nie, bo i tak nie zdążę, a trzeba będzie coś wrzucić. I zajmuję się montażem czego innego. No może za jakiś czas w końcu mi się uda. Jak ta ławka w wodzie wygląda romantycznie.
Panie, teraz mi to chodzi po głowie cały czas. Psa zdefiniuję jednym słowem. Najgorsze, że to jest takie krótkie, nawet nie mogę sobie tego pośpiewać bardziej. O, mega wiewióreczka. Jaka długa ta wiewiórka. Gdzie on poszedł? Nie widzę, poszła gdzieś do góry. Ale jaka ona była długa. Gdzie ta wiewiórka poszła? Wlazła na górę i zniknęła. Nie widać wiewiórki. Ale się gdzieś schowała. A tu jest pełno wiewiórek, ale dawno nie widziałam. Chowają się gdzieś. Słońce wychodzi, czy mi się wydaje? Nie no, nie wydaje mi się. Słońce wychodzi. Ale jaja, a miało padać deszcz. A słońce wychodzi. No spoko. Ej, ale dziwna ta kolumna jest. Ja wcześniej nie zauważyłam jej, jaka ona jest dziwna. Taka kolumna wygląda jak gniazdo, a tam ma lampy. Co jest? Czemu ja tego nigdy nie zauważyłam? Lol. Tam jest analogiczna. Okej. Okay. Jaki szpaler. Ale to fajnie wygląda, jak słońce pada na mur, a chmury są jeszcze takie ciemne. No ładna ta dzielnica, ładna. Dobra, idziemy do środka. Niż mam coś podobnego. Thank you.
takie widzenie, jak kiedyś czytałam. Takie same. Ma dwie strony. To jest z jednej strony i to jest z drugiej strony. Jak dziwnie. Jak dziwnie. Dwustronna książka. Boże, ten szur. Masakra. Stereogramy. Fajnie. Stereogramy są zajebiste.
widziałam Magdalena tych do sprzedaży. Tych do sprzedaży? Już wyłagali. Jak to było podliczenie? No tam dwie chyba nie miały ceny napisanej. No i to poszukać. Tak? Dobra. Czyli mówi pani, że w tych... Gdzieś mi się widziałam tam Magdalena, no. Jeżeli ktoś nie wziął przy okazji, to powinno tam być, bo tak widziałam, że tam właśnie było. Równo? Dobra, ale wyszło. Tak, teraz się tych drobniaków pozbędę. Jutro już będę w pracy, ale pojutrze idę do, tak, na Bankowej, dokładnie w centrum. Tam też coś może się uda upolować fajnego. To takie polowanie w sumie. No, prawda. Poluję się na pomnicę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. O, jaki ładny obraz. O rany, jaki ładny to. Jaki piękny obraz z tym jeleniem w chmurach. Wow, czad. No i fajnie. Zakupy zrobione. Polowanie zakończone sukcesem. Ciekawa jestem, po co są te wnęgi. No tutaj to wiadomo, po oknach ślady, a to? Po czym to jest? Nie mam pojęcia. Dziwny kształt to ma. Ouu! Jakieś graffiti. O ja, ale czad. Jakieś intrygujące graffiti. I tak macie, co? Co macie? Nie wiem. Ale tamten jest fajny. Jak fajnie, że nie pada. Jako, że nie pada, to pójdę sobie jeszcze kawałek dalej, bo zobaczę, czy tam jest jeszcze takie jedno graffiti, które chciałam sfotografować. Nie wiem, czy tam jest dalej to. Muszę zobaczyć. Ależ to wygląda egzotycznie, jak to są te, nie wiem, agawy. Fajnie to wygląda. To jest uzdrowisko. Ale uwielbiam po prostu ten budynek, że jest tak po środku drogi. I tu ma takie, taką witrynę oszkloną. Zajebiście to wygląda, uwielbiam to. Uwielbiam taki motyw w ogóle, że tak budynek na środku jest. Miałam 40 coś tam złotych, a teraz zapłaciłam 30 równo. Więc została mi dyszka. Jeszcze parę godzin do wypłaty jest, a to polowanie sprawiło, że mi się chce jeść, więc pójdę do Żabki coś zjeść. Tam kościół dzwoni, ale ta fontanna jest fajna. Tak delikatniutko sobie ciurka. Ale pogoda się ładna zrobiła, a miało padać dzisiaj, no nie wiem. Wczoraj niby niekoniecznie miało, a padało i to lało strasznie, a dzisiaj jest taka ładna pogoda, fajna do spacerowania. Chyba, że to później lunie. Może później lunie. Ale ten budynek jest zajebisty, tu ma taką wieżyczkę fajną, a tam ma jeszcze taką kopułkę. Wieżyczkę z kopułką.
Ale czad. Zajebista ta architektura tu jest. Ta wieżyczka, jo. Czad. Jezu, jak on dzwoni głośno. No to jest bardzo fajne graffiti. Ale to nie o to mi chodziło. Zaraz znajdę jakieś tamto inne. To jest czad. No uwielbiam to graffiti. Tu jest jeszcze też jakiś pomniczek, rzeźbka. Cieknie z niej woda? Nie, nie cieknie. Chyba, że... Aha. Wow. A, to jest ta cieplicka woda. I co, to można odkręcić? To można sobie włączyć jakoś? Czy co? Achtung. Wasser 90 stopni Celsjusza. O! Ciepła woda leci. Ale fajnie, można sobie umyć ręce. Ale fajne. Czekać, aż będzie gorąca. A, to ja się nie chcę ugotować. Ale ona wtedy dobrze działa. Ja akurat na szczęście nie narzekam na zdrowie. Ale nie, ona jest na oczy, proszę pani. To nie jest kwestia, na którą może u mnie pomóc woda, bo nieważne. Tak, już widzę, jak genetyczne krótkowictwo kropla wody leczy. Uuu, na pewno. Magia. O ja, tu są grzyby w ogóle. O ja. Czy to jest kropidlak? Nie, to jest jakaś pieczarka? Co to jest? Czemu tu są grzyby randomowo? Jaki on duży. That's what she said! A nawet tyle razy tędy przechodziłam, nawet nie miałam pojęcia, że to z tego woda płynie. Że to jest po prostu włączone do użytkowania, że można sobie tam wody nalewać. Ale czad, można sobie z tego nalewać wodę ciepłą. Nice. To jak mi wyłączą wodę, to już będę wiedziała, gdzie iść. Ale ciekawe, czy ona jest pitna? Ej, a to jest w ogóle gdzieś napisane o tym? Wydaje mi się, że chyba nie jest pitna. To już by było za dobre, żeby jeszcze pitna była. Czy jest coś napisane o tym? Ale w sumie też nie ma żadnego ostrzeżenia, że nie pić, bo nie jest pitna. Silnie rozgrzewa. No, szczerze mówiąc, była taka ciepła, że mam rozgrzaną rękę. Każdy pacjent może wypić dziennie jedną szklankę naczczo. Co jest? Ciekawe, czy jest naprawdę naukowa podstawa, że to wszystko to działa, to co jest napisane tutaj. Ale przypuszczam, że chyba tak. Lol. Czyli co, mogę sobie z tego po prostu napić się tej wody? Trochę się boję, ale... Będę się musiała kiedyś dowiedzieć i spróbować. Może jest smaczna nawet. Ale na razie trochę się obawiam randomowej wody na środku miasta. Bez przesady. Ale może jest pitna, ale jaja by były. Woda prawem, nie towarem. Woda prawem, nie towarem. Dobra, pora się trochę zasilić. Tego nigdy jeszcze nie jadłam. Jakiś kebab. Kebabowy hot dog? Zobaczymy. Jakie są ostre? Takie. Tylko ten jeden? Ten albo jeszcze
Mogą być te dwa. Co to jest? Hot chipo coś tam. Hot chipo coś tam, nie wiem. Plus amerykański. Dziękuję bardzo. Oj. Jakieś nowe smaki, takiego jeszcze nie jadłam. Ani tego sosu jeszcze nie próbowałam, ani tego, tej kiełbasy kebabowej. Może będzie dobre. Boże, tu w ogóle kiedyś było... Dalej trochę prześwituje. Ktoś to kiedyś zamalował, a oni znowu. Genetyczne coś tam antyszczepowe. Ale gówno. Aha. Okej. Okay. No spoko. Chyba ktoś nie zdążył dokończyć. Tu będzie kiedyś trzeba pójść. Ja tam jeszcze nie byłam. Przynajmniej nie w tym budynku. Całkiem niezła ta kiełbaska. W ogóle tutaj ma jakieś dodatki w środku, jakieś zioła czy coś. Całkiem smaczne to nawet. Tu dają całkiem dobrą pizzę. Na dowóz zamawiam czasem. Całkiem smaczna jest. Fajnie, bo mają szparagi tam. Patrzcie i podziwiajcie. Perełka architektury. Śliczny ten budyneczek jest. A tu wróbeleczki się kąpią. Jakie śmieszne. Jakie one puchate. Jakie śmieszne. Jakie puchate ptaszeczki. Jezusie, jakie śmieszne. Jaki śmieszny wróbeleczek. No nie mogę. Jakie urocze. To jest dopiero ciekawe. Tam są jakieś tajemnicze graffiti. Ale tam ktoś normalnie sobie mieszka. Kwiatki postawili. Sami sobie graffiti robią? Nie wiem. Ale dziwnie. Śmiesznie, w sumie spoko. No to nie mam pojęcia, o co chodzi. Co tu było napisane? Nie wiem. To też nie wiem, co to jest. O, tutaj jest to graffiti. Ale czad. Zajebiste. Fajne. No dobra. Pokazałam wam to graffiti, które chciałam pokazać, więc idę do domu. Jutro do pracy, a pojutrze kolejny kiermasz książki za grosik. W sumie to dzisiaj wypłata wpada, może sobie dzisiaj zamówię pizzę. Ej, takie pytanie do was. Co to jest? Nie wiem, do czego to służy? Tam jest coś przyczepione do ściany budynku. Budynek jest cały tutaj z tej strony pusty, a tam jest takie coś. Może wy macie pomysł, co to jest? Czy to jest taka lampka? Czy to jest jakiś obciążnik?
Tam się coś podwiesza? Nie mam pojęcia, co to jest. Dziwnie wygląda, bardzo tajemniczo. Ja tu chyba już tego zakładu szewskiego nie ma. Jak jest inna pogoda, bardziej mniej chmur jest, to tam widać góry. To była ta giełda minerałów, nie? Tam dalej jest taka ładna dzielnica, taka jak pogodna. Parę domków, tam dalej jest taki ośrodek. A ja. Tam kościół. Kościółek są otwarte drzwi, tak nie można wejść do niego. Znaczy drzwi jeszcze trzeba, nie? A tam druga taka wieżyczka. Randomowe oprowadzanie. Uwielbiam to. Chyba faktycznie jest pitna ta woda tam. Oh my god, spleśniały grzyb? Ale dziwne. Zanim się przeniesiemy do dnia następnego kiermaszu, to pokażę wam jeszcze jedną rzecz, którą też całkiem stosunkowo niedawno odkryłam. Wcześniej nie wiedziałam, że to tu jest. Ale coś takiego tu jest, więc wam pokażę. O ile to jeszcze jest, ale pewnie tak. To gdzieś tu chyba było. Jak dobrze pamiętam. O, jest. Jest, o ja. To są dyby. Były dyby, ale ktoś połamał. Coś jeszcze zostało. Może ktoś kogoś uwięził i ktoś się uwolnił? Nie. No, w każdym razie nadal stoją. Słońce coś zachodzi. Może będzie znowu padać. W sumie po ostatniej pogodzie to diabli wiedzą. Wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć, gdy serce pełne wiary.
Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Gdy tylko czegoś pragniesz, gdy bardzo chcesz, o, wszystko może zdarzyć się. Nie wiem dlaczego, ale najczęściej jak tędy idę, jak przez ten park idę, to wchodzę tamtędy, idę tędy, a wracam tędy. Jakoś ciężko mi jest zrobić, żeby było inaczej. Żeby na przykład iść tędy, a wracać tamtędy. Jakoś nie umiem. Nie wiem czemu. Już jakieś takie wdrukowane mam ścieżki, że tędy muszę iść. Bez sensu. Chociaż nie, czasami mi się, ze dwa razy mi się zdarzyło, że tędy faktycznie przyszłam, a tamtędy szłam chyba raz. Więc no, ciężko jest wytrzebić z siebie takie wdrukowane ścieżki. A tu góry widać jeszcze, chociaż chmury już naszły. Może zaraz będzie lać. Idę do domu. Nawet wiatr się zerwał. I chyba faktycznie coś zaczyna kapać, chyba że to dalej z drzew pada. Ale to jeszcze nie wyschły? Nie wiem. W każdym razie dom jest blisko, więc niech sobie tam nawet pada. A w ogóle chciałam przy okazji pochwalić internet miejski w Cieplicach, w centrum Cieplic, na placu Ratuszowym. Przepraszam, placu Piastowskim. Ponieważ jak we Wrocławiu na placu Ratuszowym, czy tam na rynku koło ratusza, zrobiłam sobie shorta na YouTube'a i go wysłałam, to on się strasznie długo mielił i nie był w stanie wysłać zdjęcia ani nic. Natomiast tutaj w Cieplicach poszło tak, o, przesłał się elegancko, prawie z taką szybkością jak u mnie w domu. I zdjęcia na Discorda komuś tam wysyłałam, to też się szybko przesłały. Więc nie wiem, u kogo tutaj mają ten internet, ale dobrze działa. Hotspot, Wi-Fi, free zone miejski, coś takiego. Miejski internet w Cieplicach. Brawo. Lepszy niż we Wrocławiu, to z całą pewnością. Fajnie. A to są termy cieplickie. Nie byłam tam nigdy. Nie chadzam na baseny. Wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi. Więc uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Ale jesień już się zrobiła, no nie? Omega, jakie grzyby, ale potężne. Jakie wielkie grzybulce. Jak talerze. Nie wierzę, grzyby jak talerze. Ale dziwne, ciekawe co to za grzyby. Na pewno trójaki, ale jakie one dziwne.
takie plaskate. No tu kolejny przypadek, już kiedyś coś takiego widziałam. Jest sobie drzewo i to drzewo korzeniem obejmuje to drzewo. Jakie to kochane i urocze. Chociaż nie wiem w sumie, czy ono pije w ten sposób jego soki, czy to jest pasożytnictwo, czy to jest miłość. Ciężko stwierdzić. Ta drabina to schody do nieba, a ta miska nad schodami to księżyc. Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz, a z garnków są hełm rycerzy. Lecz kto w te czary nie uwierzy, to jest teatr, to jest teatr. A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd. Żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie i już zawsze odtąd księżyc w misce widzieć. Znowu grzyby! I wszystkie takie białe? Ja rozumiem to przysłowie, że coś się bierze jak grzyby po deszczu, to nie bierze się znikąd, ale czemu one wszystkie są takie same? Gigantyczne białe poduchy. Czy ktoś z was się może zna na grzybach, wie co to jest? Trójak, ale jaki? Jestem ciekawa. Jest ich wszędzie pełno. Inwazja białych, poduchowatych grzybów. Zdążyłam dojść do domu, bo właśnie zaczyna padać. I to tak na poważnie. Czyli jednak prognozy miały rację. Dzisiaj spadnie deszcz. A jednak wcale nie padało. No i to jest bardzo fajna pizza właśnie. Przepiękna pizzunia. O mygy, oni z tych szparagów ułożyli buźkę. Jakie to jest kochane. Chyba, że to był przypadek, ale ten szparag tutaj za buźkę i tu za nos. No przecież, jejku. Jakby wiedzieli, że to będzie na film zrobione. Dobra, sosy dodane, to można jeść. Już skończyłam księgę Boby Fetta, to teraz czas na Obi-Wana. Na kolejny kiermasz.
tym razem w centrum Jeleniej. Biegłam do autobusu, bo pada deszcz. Kropla deszczu wpadła mi do oka. Ale leje. Dobra, teraz, żeby dojść do księżnicy. Kurde, nie chce mi się ściągać tej kurtki, żeby ją położyć na głowie sobie. Jaka wycieczka w ogóle idzie? Rany, ale pada. W sumie jest za 10, 10, to się ma zaczynać od 10. Nie wiem, czy to już jest otwarte, tam można wejść. Zaraz się przekonamy. Są już tam ludzie w środku. Dobrze, no to wchodzę w takim razie. Fajnie. Jest, ale dużo książek różnych, rozmaitych. Widać coś tam nowo? Dobra. Chodź, Łukasz. Ale to czekaj, tu idziemy. Dzień dobry. Na ławkę, pod ławkę. Może być na ławkę. Cześć. Dokładnie ten, kiedyś kupiłam i to mam w domu. Dokładnie ten z tymi. Rzeczy tu można znaleźć. Omega, to jest bardzo fajna książka, ale to już moja matka ma w domu rodzinnym, więc nie będę tego dublować. Thank you.
Ale piękne wydanie. Bardzo ładne wydanie. Lektury kieszonkowe. Potrzebujesz jakieś lektury. Nie potrzebujesz samego. O Boże. Tu kieszonkowe to są lektury, tu są takie. Dzień dobry. Ale aha, okej. Jakiś harlekin. Proszę. Science fiction. Jedno. Tutaj drugie. Trzecie. Kurczę, ile tego jest. Cała masa. I don't think so. O nie. Włożyłam sobie na krzesełko, mam nadzieję, że mi nikt nie zajął. Boże, to jest po niemiecku coś. Thank you.
czemu rogaty? Oh my god. Cookies. Oh yeah. Takie już mam w domu, tylko w innym wydaniu. Przeczytałam ślady Polaków. A, to są też książki po angielsku. To są wszystkie po angielsku. O Boże. To mój ulubiony słownik. Ale ja to mam w domu u siebie. Ale polecam, to jest bardzo fajne. O kurczę, jest nawet Narnia. Panie Boże, ja już chciałam podliczyć. Ojej, dziękuję bardzo. 52 zł. Proszę bardzo. 2 zł, więc pani jest dobra. No i pani taką wrzącką wyklarę? Mam. Specjalnie taką. Dziękujemy. Jutro będę. Jutro będę, pojutrze akurat już będę w pracy o tej porze. Ale to chyba na takie polowanie. Żeby nie zauważyć. No, nie, ale jest taka dosyć głęboka, więc to nie dosięgnie. Dobra. Na dziś to tyle. Jeszcze pada. Dobra, teraz na przystanek.
tu jest ten przepiękny mural, tak w ogóle na tej księżnicy. Uwielbiam to. To jest zajebisty malunek. Nie wiem w sumie, to chyba nie jest mural. To jest farbami namalowane. To się też zalicza jako mural? Nie wiem, nie znam się na tym. Wyszło, że jakieś 13 książek za 52 zł. Za 52 zł 13 książek. Imo, opłaca się w chuj. Ale pogoda się wylosowała na te kiermasze książek. Ja pitole. O, to jest zajebiste drzewo. Zajebiste drzewo, to jest katalpa. To jest zajebista roślina. Ma kwiaty jak przerośnięty kasztan, a jako owoce ma takie długie, sznurkowate fasolki. I takie gigantyczne liście. To jest zajebista roślina. Gołąb. Deszcz mi w ogóle kapie na telefon. Deszcz mi kapie na telefon. Muszę teraz dojść do jakiegoś przystanku, z którego będę jechać do domu. Jest godzina 11.16. Tfu, nie do domu, do pracy przecież idę. 11.16. Pójdę może siódemkę. Będę miała akurat. Siódemka częściej jeździ. Jezu, jakie to jest creepy. Nie wiem, co to jest, ale to jest w chuj creepy. Jesus, kto to tu postawił? Uwielbiam, jak oni odnowili tę uliczkę. Jeszcze pamiętam, jak to było takim asfaltowym tym pokryte. Jeleń, jaki fajny. Było takim asfaltowym. No, asfalt tu był. I to było takie, no, trochę zapuszczone. Pierwszy raz w życiu widziałam szczura właśnie w tym miejscu wtedy. Leżał martwy i był wielkości mojego buta. A teraz jest tu naprawdę uroczo. Nawet jest drzewko, tylko nie wiem, czy ktoś naprawdę pomyślał, bo to drzewko jak urośnie, to będzie dużo większe. I rozsadzi chodnik za ileś lat. Ale teraz to jest, wygląda bardzo uroczo. Prześlicznie ta uliczka. I tutaj kiedyś tu było kino Grand. I tu często chodziłam. I oglądałam tutaj film Rango. Chyba z 6 razy. Jezu, jak tam teraz ciemno i mrocznie. Śliczne te kamieniczki. Biały gołąb. Ojej, kwiatki za kratami. O Boże. To się nazywa reklama. To są fajne książki czasem. Znaczy, na pewno często, ale czasem można coś upolować ciekawego. Kiedyś była figura jakiegoś czegoś. Szkoda, że już tego nie ma w sumie. Jest jakiś kamień. O kurde, co to za popiersia? Co tu się wydarzyło? Coś nowego, nic o tym nie wiem. Co to za ludzie? Jakieś rzeźby.
Są jakieś informacje? Kurde, ile tego jest? Czemu ja nic nie wiem, że tu się coś takiego dzieje? Kto to jest? Karol Badyna. Jerzy Turowicz. Karol Badyna. Ojej. Jakiś taki wkurwiony trochę. Karol Badyna, Jerzy Giedroyć. Aha, Karol Badyna robi te rzeźby. Dobra. Giedroyć. Wojciech Kilar. Ouu. Jaki obmyty i łysy. Ale nie, fajnie zrobiona jest rzeźba. A to Zbigniew Herbert. Nie przepadam za jego twórczością. Zawsze było, w szkole były jakieś jego wiersze czy coś, to jakoś tak, nie wiem. Nie mój styl. A to Czesław Miłosz. Uuu, Czesław Miłosz, jaki srogie spojrzenie ma. A tam z tyłu? Na koniu? Na koniu rączym? Władysław Jakieło? O kurde, jaki koleś. Jak on wygląda na tym koniu? Jeszcze tutaj jest jakaś typiara. Chyba. Aha. Dama z łasiczką? Dame! Ale to jest dobra rzeźba. Znaczy, fajnie zrobiona. Tu jest coś napisane. No, dama z łasiczką po prostu. Ale jest dobrze zrobiona. Bardzo szczegółowo. Woda jej się zbiera w dekolcie. Jo, fajne. Nie wiem, czy to jest tymczasowa wystawa tych rzeźb, ale mam nadzieję, że będzie stać tu jak najdłużej. Bardzo fajna atrakcja. Ładne są te rzeźby, znaczy dobrze zrobione. Nie znam się na tym, ale są fajne. A to znam. Okej. Okay. Jelonek tutaj siedzi. Tego jeszcze nie widziałam. Jaki fajny. O ja. Jaki czaderski. I on patrzy z lornetki na tego jelenia. Ale fajnie. Tego jeszcze nie widziałam. Jakiś nowy jest. Czad. Zajebiste to. Fajnie. Jelonki. O rany, ile oni tutaj tych oliwek i oleandrów ponasadzali. Jak tu śródziemnomorsko się zrobiło teraz. Fajnie to wygląda. Jaka gruba ta oliwka. To jest prawdziwy? Tak, to jest prawdziwa roślina. Czad. Ile tych drzewek, to fajnie to wygląda. Roślinki są fajne. Dobra, ja w tym deszczu idę do pracy, a za chwilę będzie ostatni dzień, na który będę na kiermaszu książki za grosik. Ostatni dzień polowania na książki. Kiedy schody zamieniają się w wodospad? Dosłownie. Schody zamieniły się w wodospad. Wrzeszczym przed kaplicą, ale to brzmi. Jak to brzmi?
Ostatni dzień, kiedy mogę przyjechać na kiermasz książek, znowu pada. Leje. Może jeszcze nie leje. No dobra. Jedziemy z tym koksem. O kurde, tam też zrobili jakieś graffiti fajne. Ale to wieczorem zobaczę. Ale czad. Jakiś stary autobus. Żeby się chronić przed deszczem, robię cosplay czarnej Asoki. Zawsze mnie zadziwiają takie... Nie wiem, co to jest. Po co tam szkło jest. Czy to są jakieś okna piwniczne? Nie wiem, o co chodzi. Zawsze mnie to zadziwiało. Rozumiem kratki, ale szkło? Jeszcze takie popękane już. W ogóle mam wrażenie, że pada coraz bardziej. Ja pierdziu.
Wrocław w ogóle ponoć jakiś sztab kryzysowy wzywa. Te studzienki nie wybijają, jeszcze tam jest przestrzeń. Ta mała kamieniczka taka urocza. Tutaj duże kamienice, a tu taka malusieńka. Jakie to słodkie. Dobra, zaraz się znajdziemy w takim bardziej suchym miejscu. O, graffiti! Jakiś napis. A, to jest ten sam, co... Ten sam, co w środku miasta, przy arkadach. Fajne jest to. Fajny koncept. Ktoś ma, że robi takie rzeczy. Popieram i też bym chciała. Jakbym umiała w graffiti. Jest coś, co mam u siebie już. Thank you.
aż 3 egzemplarze tej książki? Wow. Czemu nikt tego nie kupuje? Przecież to jest dobre. Wersji. Ale dziwnie. To też mam. O ja, to jest to, co ja mam. Nawet omawiałam. Omawiałam to kiedyś. Fajne. W tej książce też
nadzieję, że są sposoby, żeby to uzyskać jeszcze. Jezu, ale bzdura. Czy to jest od tej maszyny gnomów? To jest od tej maszyny gnomów. Boże, to było złe. Kurwa, jaka księga potężna. Co taki byk za 6 zł? A co tu jest? To jest taki jakby atlas. Gdzie jest tytuł? Co to jest?
kaskich jakichś. Swetry. Ale książka. No jasne, bo dzisiejsze pokolenie to w ogóle nie chodzi nad rzekę i nie skacze do wody. I nie chodzą na cmentarz, no jasne. Aha. Okej. Co to jest w ogóle? Jeszcze nie moje. Ile to wychodzi? A, ale sobie na razie cena nie. A, ale to dobra. 12, 22, 32, 42, 45, 49. Zrobimy tak, że jedna będzie gratis, jedna będzie złotówka, to wyjdzie równo 50. Dobrze, to dziękuję w takim razie. I równo 50. I dziękuję bardzo. Weź pani na szeroką. A, mam taką. Z Teslą. W razie tego teraz nie wyłączę, bo to się pakowywać, pakować, przykrywać. Dziękuję bardzo. Albo może nie tak wyjście. O, ja mam tak w domu już dużo. Dobra, to tyle jeśli chodzi o polowania na książki z kiermaszu Książek za grosik. Teraz idę do pracy, a jak wrócę do domu, to nagram wam book haul. Ale pada. Pada chyba jeszcze coraz bardziej. Takie mam wrażenie. Jakby padało coraz mocniej. Ale to mam wrażenie, że cały czas tak jest. Tendencja wzrostowa. Ciekawe, czy stąd mam jakiś autobus. Jakie kwiateczki fajne. Za 6 minut autobus. Dobra, podjadę sobie tam na dworzec. Albo dobra, może będzie siódemka stamtąd.
z innego przystanku. To creepy, coś dalej tu stoi. No kurczę, tu jest skrót zamknięty. Rozkopują coś. No fajnie, ludzie sobie oglądają te rzeźby. No i elegancko. Co to jest w ogóle? Ale jaja. O, ratusz dzwoni. A, raz zadzwoniłbyś z kwadrans po... Kurtka na wacie, jeszcze ten deszcz zacina pod kątem. Wodospad. Schodowodospad. Schodowodospad. Ale fart, akurat mam autobus. Idealnie się złożyło. No i elegancko. Bardzo dobrze. Przystanek. Osiedle robotnicze. W każdym razie udało mi się teraz, dzisiaj upolować 12 książek za 50 zł. Wow. Także jutro akurat będę cały dzień w pracy, więc pojutrze w niedzielę nagram dla Was book haul.
Dobra, zobacz. Na Brackiej pada deszcz, gdy konieczność istnienia trudna jest do zniesienia. W korytarzu i w kuchni pada też. Przyklejony do ściany zwijam mokre dywany, nie od deszczu mokre, lecz od łez. Już w czasie montażu zorientowałam się, że znowu wychodzi mi strasznie długie wideo i moim pierwotnym zamysłem było, żeby zrobić w jednym filmie właśnie to chodzenie po tych kiermaszach, wybieranie książek oraz rozpakowywanie. I to generalnie od samego początku był mój zamysł. Ale jak zobaczyłam, że tu wychodzi ponad 2 godziny tego wideo, 2,5 godziny ponad, to stwierdziłam, okej, dobra, rozdzielam to na 2 filmiki. Także w tej chwili zakończamy filmik z chodzenia po kiermaszach i po mieście przy okazji też. A za chwilę możecie zobaczyć, jeżeli Was to interesuje, rozpakowywanie tych książek i moje prezentacje tych książek, które zakupiłam na kiermaszach książki za grosik. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to tu za chwilkę pojawi się w takim kwadraciku. Jeżeli ta funkcja z YouTube'a kiedyś nie zniknie, to mi się to nie zdezaktualizuje, to tutaj będzie za chwilę odnośnik do właśnie tego wideo, gdzie jest prezentowany cały zakup tych wszystkich, nie wiem ile ich tam było, 50 książek? Nie, może przesadzam, niecałe, nie wiem, 40 coś książek. Chcecie zobaczyć? To zapraszam na wideo, a tymczasem na tę chwilę to będzie tyle. Papatki!